W poprzednim filmiku podsumowaliśmy sobie wiadomości na temat iloczynu skalarnego i wektorowego, dwóch wektorów. A teraz, zgodnie z obietnicą, powiemy sobie, jak obliczać te iloczyny, jeśli nie znamy kąta między wektorami, jeśli mamy wektory dane przez ich składowe wzdłuż poszczególnych osi układów współrzędnych. Dobrze, tak dla przypomnienia, mieliśmy dwa nasze podstawowe wzory mówiące nam o tym, jak się te iloczyny wyrażają. Iloczyn skalarny to jest iloczyn długości poszczególnych wektorów razy kosinus, kąta między nimi, to jest po prostu liczba. A iloczyn wektorowy to jest tak, iloczyn bardzo podobnie z początku, iloczyn długości poszczególnych wektorów razy sinus, kąta między nimi. No ale jest to wektor, którego kierunek jest dany przez wektor jednostkowy, oznaczany zwykle przez n, wektor normalny, prostopadły do obydwu tych wektorów, a jego konkretnie kierunek jest wyznaczany przy pomocy reguły prawej dłoni. Dobrze, to są wzory, które znamy, ale jak widać, jeśli nie znamy kąta między wektorami, są te wzory dosyć bezużyteczne. I jeśli mamy te dwa wektory dane przez ich składowe wzdłuż poszczególnych osi układów współrzędnych, czyli możemy to zapisać w ten sposób, takie składowe ax, ay, az, albo w takiej notacji często używanej przez inżynierów, przez wersory, to jest wersor jednostkowy wzdłuż osi x, to jest wersor jednostkowy wzdłuż osi y, takie j z daszkiem, a to takie k z daszkiem, to jest wersor jednostkowy wzdłuż osi z. Dobrze, i podobnie dany jest wektor b przez składowe wzdłuż poszczególnych osi i w tej notacji popularnej wśród inżynierów. Tak, mamy tak dane nasze wektory i teraz jak, mając je przedstawione w ten sposób, możemy obliczyć nasze iloczyny? No więc tak, iloczyn skalarny jest wyjątkowo prosty, okazuje się, bo jest to po prostu suma następujących wyrazów. Mnożymy przez siebie składowe wzdłuż osi x, dodajemy do tego iloczyn składowych wzdłuż osi y i jeszcze dodajemy iloczyn składowych wzdłuż osi z. Bardzo prosto się wyraża. I możemy sobie od razu zrobić przykład. Niech będzie na przykład wektor A o następujących składowych, a wektor B niech ma składowe minus 2, 7 i na przykład 4. Wówczas ich iloczyn skalarny to będzie tak, zgodnie z tym wzorem. Składowe wzdłuż osi x mnożymy, to będzie 5 razy minus 2. Dodajemy do tego iloczyn składowych wzdłuż osi y, to będzie minus 6 razy 7. I dodać iloczyn składowych wzdłuż osi z, czyli 3 razy 4. Tak, ile to się równa? Tu mamy minus 10, tu mamy minus 42, a tu mamy plus 12. Minus 42 plus 12 to jest minus 30, minus 10 to jest minus 40. Ten iloczyn skalarny wyszedł nam ujemny, a tutaj mnożymy przez siebie wzorze długości wektorów, one są wielkościami dodatnimi, a wniosek z tego jest taki, że w takim razie kosinus kąta między tymi wektorami musi być ujemny, czyli jest to kąt rozwarty. Gdyby sobie te wektory narysować w układzie współrzędnych, to byśmy na pewno zobaczyli, byśmy się przekonali, że rzeczywiście kąt między nimi jest rozwarty. No, widać to tutaj w tym iloczynie skalarnym. I to jest akurat bardzo prosta rzecz, iloczyn skalarny, gdy mamy wektory dane przez współrzędne, a teraz coś trudniejszego, mianowicie, znaczy trudniejszego, na pewno bardziej żmudnego, mianowicie iloczyn wektorowy. Tak, najpierw sobie napiszemy na współrzędnych, ale ja tego nie będę dokładnie rozpisywać. Wektor A pomnożony wektorowo razy wektor B, to będzie tutaj do obliczenia tego używa się wyznacznika. I tak, wyznacznik, liczymy wyznacznik następującej macierzy. W pierwszym rzędzie mamy te wersory i j, i k, bo ostatecznie ma nam wyjść wektor, a wobec tego jakoś gdzieś te wersory muszą tutaj być. W drugim rzędzie mamy składowe pierwszego wektora, czyli tutaj w tym wypadku to będzie ax, ay i az, a w ostatnim rzędzie mamy składowe drugiego wektora, bx, by i bz i liczymy wyznacznik taki oto macierzy. Ja tego teraz na symbolach nie będę rozpisywać, za to zrobimy sobie na przykładzie tych naszych wektorów, które tutaj mamy. Tak, co to będzie? A razy B. Tak, napiszmy sobie i, j, k. A tutaj mamy tak, 5 minus 6, 3 minus 2, 7, 4. I po kolei, jak się liczy taki wyznacznik? Więc tak, zasada jest taka, bierzemy tutaj ten wyraz, powiedzmy ten wyraz macierzy w pierwszym rzędzie i w pierwszej kolumnie i mnożymy razy taki podwyznacznik, czy też
to się czasem nazywa minor, czyli wyznacznik takiej macierzy, która powstaje, kiedy wykreślimy ten rządek i tę kolumnę, w której się znajduje ten wyraz. No i to mnożymy jeszcze razy minus 1 do potęgi o równej sumie kolumny i wiersza. Tutaj jest pierwszy wiersz, pierwsza kolumna, więc to minus 1 do drugiej, czyli 1, a tutaj mamy właśnie taki podwyznacznik wstały w ten sposób, z wykreślenia tego rządka i tej kolumny, czyli tutaj mamy minus 6, 3, 7 i 4, tak, dalej, dodajemy. Robimy to samo, przebiegamy w ten sposób, na przykład możemy jedną kolumnę albo jeden rząd. Jakiś film o tym, jak się liczy wyznacznik, na pewno możesz znaleźć, ale my bierzemy ten wyraz, tak, j razy minus 1 i tym razem tutaj mamy pierwszy rząd, ale drugą kolumnę, tak, to jest minus 1 do trzeciej, to będzie minus 1, razy tak, wyznacznik takiej macierzy, która nam powstaje, kiedy wykreślimy ten rządek i tą kolumnę. To jest wyznacznik czegoś takiego. 5, 3, tutaj mamy minus 2, a tutaj mamy 4. Ostatnie to jest wersor K wzdłuż osi Z, razy minus 1 do potęgi, tutaj mamy pierwszy rząd i trzecią kolumnę, czyli 1 plus 3, to będzie 4, czyli znowu dodatnia, a tutaj mamy, jak wykreślimy to i to, to zostaje nam 5 minus 6 minus 2 i 7, tak, i to się równa, tak, wersor I razy to minus 6 razy 4, to jest minus 24, tak, i minus to razy to, czyli minus 21. Dobrze, dodać wersor J razy minus 1 i razy, tutaj mamy 5 razy 4, to jest 20, minus 3 razy minus 2, czyli minus 6. I ostatni wyraz to jest wersor K razy minus 1 do czwartej, czyli 1, a tutaj mamy 5 razy 7, to jest 35, minus 6 razy minus 2, czyli minus z minusem się znosi, czyli mamy minus 12. I to wszystko. Ostatecznie tutaj mamy tak, wzdłuż tego wersora I, czyli wzdłuż osi X mamy minus 45, tak, wzdłuż wersora J mamy minus 1 razy 20 minus minus 6, czyli minus 26, to plusa sobie zmienimy na minusa, mamy minus 26 jednostek wzdłuż osi Y, a tutaj wzdłuż osi Z mamy 35 minus 12, czyli 23 plus 23 wzdłuż tej osi. Czyli możemy to zapisać inaczej, jako tej notacji takiej z nawiasem, jako minus 45, taką trójkę minus 26, 23. I to jest nasz wynik. Tak jak mówiłam, jest to dosyć żmudne, ale można policzyć. I tak jako ćwiczenie proponuję Ci przekonać się, że rzeczywiście ten wektor będący iloczynem wektorowym jest prostopadły do wektorów A i B. Jak to zrobić? No można sobie policzyć takie iloczyny skalarne. Taki iloczyn skalarny i taki iloczyn skalarny. I dla prostopadłych wektorów, jak mam nadzieję pamiętasz, dla prostopadłych wektorów iloczyn skalarny jest równy 0, więc jeśli te iloczyny skalarne, a iloczyn skalarne się liczy dosyć prosto, jak to zobaczyliśmy przed chwilą, wyjdą nam 0, to będzie oznaczało, że zarówno wektor A, jak i wektor B są prostopadłe do tego iloczynu wektorowego. Ja to policzyłam, wyszło i w ramach ćwiczenia bardzo Ci proponuję również ten rachunek sobie wykonać, tak, dla własnej ciekawości, bo tutaj te wektory przedstawione w tej notacji takiej na współrzędnych, no to tak trochę trudno zobaczyć, jak one wyglądają, w którą stronę one idą. Oczywiście można je sobie narysować też w jakimś programie graficznym, gdzie wykorzystywane są współrzędne i przekonać się, że rzeczywiście ten wektor będący iloczynem wektorowym po pierwsze jest prostopadły do tych wektorów A i B, a po drugie zwrócony w kierunku, jaki otrzymalibyśmy z reguły prawej dłoni. No ale jeśli nie masz takiej możliwości, to proponuję Ci chociaż policzyć i przekonać się, że rzeczywiście są to wektory prostopadłe.